ubiegły weekend zorganizowaliśmy piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka na boisku sportowym w Balinie. Gościliśmy bardzo dużą liczbę uczestników. Były to dzieci, przede wszystkim dzieci, rodzice, którzy są z naszej akademii, ale również to była impreza otwarta dla ludzi z zewnątrz. Bardzo cieszymy się, że była duża frekwencja podczas naszego wydarzenia. Była moc atrakcji dla dzieci. Nasze animatorki zadbały o atrakcje w postaci tatuaży, w postaci malowania buziek, w postaci dmuchanych balonów oraz różnych form zabawowych, dmuchańce, waty cukrowe, popcorny, zabawy integracyjne. Podczas pikniku rodzinnego gościliśmy tutaj zastęp Straży Pożarnej, z Ochotniczej Straży Pożarnej z Balina, gdzie dzieciaki mogły skorzystać, zobaczyć ze sprzętu strażackiego, mogły poczuć się jak prawdziwi strażacy. Najważniejszą rzeczą podczas tego pikniku była integracja naszego społeczeństwa tutaj. Były gry dzieci kontra rodzice. I taka jedna bardzo fajna atrakcja, mecz pomiędzy rodzicami i trenerami. Mecz zakończył się zwycięstwem trenerów, natomiast najważniejszą rzeczą podczas tego meczu była właśnie ta integracja między rodzicami i trenerami. Każda z drużyn pokazała mnóstwo ciekawych akcji. Widać, że te umiejętności piłkarskie są. Dużo ciekawych zagrań, powiedzmy takich pokazowych też dla dzieciaków, żeby troszeczkę zaprezentować umiejętności techniczne ze strony trenerów. Podczas pikniku rodzinnego był poczęstunek w postaci kiełbasek dla każdego dziecka, które brał udział w tym wydarzeniu. Przede wszystkim cieszymy się pozytywnym odbiorem naszej imprezy. Było mnóstwo uśmiechów ze strony dzieci, ale również ze strony ich opiekunów. Co najważniejsze, wszystko odbyło się w takiej fajnej formule zabawowej. Wszyscy byli zadowoleni, każdy był doceniony, każde dziecko strzeliło bramkę, mogło pograć z rodzicem. Była to kolejna edycja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. Na pewno będą kolejne, na pewno w przyszłym roku już możemy zaprosić wszystkich chętnych do takiej społecznej integracji, nie tylko dla dzieci z akademii, ale również społecznej, lokalnej tutaj społeczności z Balina czy z gminy Chrzanów.